Cześć, witam was Energik, jest ze mną dzisiaj Cycu, siema. Siemanko, witajcie ponownie. I dzisiaj sobie pogadamy o ostatnim evencie, czyli Summer Game Fest 2022, na którym pokazano kilka ciekawych gier, kilka rzeczy, które wiedzieliśmy, że wychodzą, ale zostały pokazane jakieś szersze gameplaye, no i sobie pogadamy tam, co było fajne, co było niefajne, no jakie są nasze oczekiwania, myślę, na temat tego, nie? No dokładnie, bo wydarzyło się sporo podczas tej konferencji, nie zabrakło cringe'owych mocno momentów, ale też takie kurcze wtopy pewnej, która się wydarzyła przed konferencją, a chyba bardzo zepsuła organizatorom takiej efekt wow na sam koniec. Jaka? Jeżeli wiesz o czym. O The Last of Us? O przecieku? O tym mówisz? Dokładnie. To może zaczniemy rozmowę od samego końca, ale powiem ci, że no miałem strasznie kurczę takie wrażenia i jak patrzyłem na tą transmisję i widziałem miny Jeffa i Neila Druckmanna i tam jeszcze aktorów właśnie i tak. Nie, to chyba Neil wyszedł i przyznał, że no wyciekło i tak taki zawód się rysował na ich twarzach, to aż mi się przykro zrobiło. Znaczy, wiesz, ja powiem ze swojej strony, że to, że ten remake wychodził, to było wiadomo od dawna. To nie była jakaś super ekstra tajemnica według mnie. Owszem, no, żeśmy nie widzieli tego trailera, ale to, że było to robione, ja powiem ci, że też gdzieś tam czytałem, że on będzie na silniku właśnie The Last of Us 2, także to, dla mnie to nie była jakaś specjalnie duża niespodzianka ani problem, bo to już było wiadome wcześniej. Nie, to spoko, to sam fakt tego, że to wychodziło, no to jasne, bo to chyba już z rok czy półtora roku temu jakieś tam pierwsze przecieki się pojawiły, nie? To tam spoko, tylko sam fakt tego, że wiesz, oni chcieli, ewidentnie chcieli walnąć to The Last of Us jako taki punchline na sam koniec, żeby po prostu, wiesz, ludzi wow, jak stare dobre konferencje podczas E3, chociażby Sony, gdzie nie wiem, czy pamiętasz, jak wszyscy zbierali szczęki z podłogi, jak na jednej konferencji zapowiedzieli Shenmue 3, jeszcze kilka innych, i Last Guardiana chyba. I to wszyscy wtedy tak każdemu mózgi rozsadziło. I tutaj podejrzewam, że może nie na taką skalę, ale to też miało być takim właśnie super podsumowaniem konferencji. No ale niestety jakiś pracownik sobie przekreślił, Sony przekreślił sobie swoją karierę, upubliczniając, kurczę, 2 godziny przed ogłoszeniem. Ten trailer. No niestety to jest tak, że na internecie to nic nie ginie, nie? Nawet jak coś wrzucisz na chwilę, to już jest po prostu po ptokach. No niestety, no współczuję temu kolesiowi, kto to zrobił, ale kurczę, no bo niezłego bigosu narobił właśnie chyba organizatorom. Mówię, no ten zawód na ich twarzach, to aż naprawdę mi się przykro zrobiło, że kurczę, jakby mnie coś takiego spotkało, to bym był bardzo zawiedziony. No zdarza się, no nie pierwszy, nie ostatni raz, no już wiele razy takie sytuacje miały miejsce, więc myślę, że jeszcze będziemy mieli je, nie raz jeszcze się z tym spotkamy, zwłaszcza, że teraz, no wiesz, ta kultura taka cyfrowa jest coraz bardziej popularna i o te przecieki coraz łatwiej, nie? Summer Game Fest rozpoczął się pokazem, gameplayem ze Street Fightera 6. Ja ogólnie jestem, znaczy nie mogę powiedzieć, że jestem jakimś psychowanym Street Fightera 6, ale grałem chyba we wszystkie części, które wychodziły, łącznie tam z ileś tam tych, nie wiadomo ile tych odsłon części drugiej. Bardzo podoba mi się to, że Street Fighter 6, pomimo że jest już trójwymiarowy od czwartej części, nadal jakby ma ten feeling bijatyki 2D. No i co, powiem ci, że no chętnie sobie zagram, tak? Widać, że troszkę, znaczy nie widzę jakby zbyt dużej różnicy w kwestii tego oprawy pomiędzy piątką a szóstką, bo to tam już tam nie za wiele oni mogli jakby dodać, aczkolwiek szanuję, że na pokazie troszkę polecieli po nostalgii, pokazali tą słynną planszę z lotniskowcem i walkę Gaila, która była znana oczywiście ze Street Fightera 2. Też masz tak, że lubisz Street Fightera, czy raczej nie bardzo? Też mam tak, że nie lubię Street Fightera za bardzo, bo dla mnie to jest to jest dla mnie gierka, która była zarąbista podczas mojego dzieciństwa i przygody z Pegasusem, bo zagrywałem się w nią i tam maszowałem blanką z błyskawice z pleców, ale
tak odbiłem się w momencie, jak poznałem Tekkena i jego dużo przyjemniejszy system walki. Tutaj akurat system walki mi mocno nie leży. Nie podobają mi się te takie ciosy na krótki dystans. Dla mnie to jest właśnie coś, co mnie odrzuca od tej gry. Ale nie grałem w piątkę i sobie ostatnio pobrałem, mam ją na dysku. I właśnie a propos tej oprawy, którą wspomniałeś, to moim zdaniem to jest taki całkiem spory przeskok. Znaczy może nie jakościowy, ale bardziej chodzi mi o styl. Nie wiem, jak tobie się podoba, bo w piątce masz jeszcze taki cel shading i taką kreskówkową oprawę, no jakbyś na jakieś anime patrzył. A tutaj poszli w cudzysłowie w bardziej realistyczną grafikę, gdzie już nie ma tych czarnych konturów, kresek na konturach i tak dalej. Nie wiem, jak ty się odnosisz do... Znaczy tak, no to zauważyłem, że oni poszli w tą stronę, właśnie odeszli od tego cel shadingu w części szóstej, to tak, ale... Znaczy nie mam jakby, wiesz, nie przeszkadzało mi to akurat w części czwartej i piątej. Widocznie jakoś, wiesz, możliwe, że ta moda na cel shading przemija i oni jakby troszkę idą raczej w stronę tego, co jest aktualnie w trendach i może dlatego z tego zrezygnowali. Natomiast no, nadal pozostały takie te fajne, znaczy fajne to zrobili tutaj, te rozpryski tej farby, tak, co się pokazuje przy tych super ciosach. Mi się to bardzo podoba, bardzo fajnie to wygląda. Jest to chyba troszkę nawiązanie do pierwszego trailera Street Fightera 4, gdzie właśnie tam się rozlewał ten tusz chyba taki czarny, nie? I oni tutaj tuż to zrobili normalnie w gameplayu. Także spoko, no ja uważam, że to fajnie wygląda i ja tam chętnie sprawdzę. No Street Fighter to jest jednak gra z długaśną brodą i myślę, że tutaj również no będzie to tytuł, który zacznie gdzieś tam śmigać na jakichś turniejach i zdobędzie dosyć sporą popularność. No to na pewno, tam już zresztą community teraz tam, bo sobie troszeczkę research porobiłem a propos tych gier, no to tam właśnie ludzie się a propos tej oprawy to czepiają, że taka dziwna zmiana. No, mnie się podoba, tak jak mówisz, tak podobne mam odczucia, że bardzo efektownie wyglądają te wszystkie rozbryzgi. Coś, jakiś pogłos był? Nie, wszystko okej. Okay. Samolot lecił u mnie, chyba dlatego. A, okej. Okay. W każdym razie, no ja jestem na tak, do sprawdzenia, aczkolwiek nie wiem, czy będę jakoś mocno zagrywał w tą grę. Pokazano też kolejną grę z uniwersum obcego. Będzie to strategia czasu rzeczywistego, która wyjdzie na pecety. Wiele osób uważało, że to jest gra na komórki, bo tak trochę wygląda. Ogólnie jak się zapatrujesz na uniwersum obcego, bo to jest uniwersum, które ostatnio troszkę tak podupadło po Alien Isolation, chyba nic się ciekawego nie... A nie, jeszcze był jakiś taki ten celowniczek. Był Fireteam Alpha. Tak, Fireteam Alpha. Ale to słabe bardzo, strasznie. No ogólnie jakoś tak podupadło. Znaczy ogólnie, znaczy tak, uniwersum uwielbiam i może to tak komuś, nie wiem, jakąś zadrą wokół będzie a propos mnie, ale bardzo lubię Prometeusza. Uważam go za świetny film i kupuję całą tą historię, która tam jest opowiedziana a propos originu obcych. Bardzo mi się to podoba i kupuję to, nie jest to głupie moim zdaniem. I gry z obcym też uwielbiam. Aczkolwiek, tak jak mówisz, chyba tylko Obcy Izolacja to była taka naprawdę udana gra, a reszta to takie do sprawdzenia, ale no rozczarowujące są. Nie pamiętam żadnej innej gry, w którą bym wsiąknął tak jak w Izolację właśnie. Mm-hmm. No bo jeszcze Alien vs Predator, ale to już połączenie uniwersum, natomiast tutaj chodzi o takie typowe gry z obcym, nie? No to faktycznie to chyba Obcy Izolacja, a tak naprawdę Izolacja jakoś nie sprzedała się za bardzo, bo nie mamy drugiej części, nie wiadomo czy się kiedykolwiek doczekamy, mm-hmm. Pomimo że gra miała mega dobre oceny wśród krytyków i wśród graczy, to jednak no nie sprzedał. Znaczy tam był problem, że to była gra tak naprawdę międzyplatformowa, nie? No ona się jakoś tak pojawiła w przejściu między PlayStation 3 a PlayStation 4. To... Ogólnie nie pamiętam, bo przymierzałem się nawet do materiału u siebie na kanale do porównania, ale nie pamiętam czy zrobiłem, bo mam chyba obie wersje i one rzeczywiście wyglądają je identycznie. Tam może tylko różnica rozdzielczości, nic więcej. Między PS3 a PS4. Nie? No ale jak się zapatrujesz na to? Ogólnie RTS-y to jest taki dosyć martwy gatunek, raczej RTS ale nie to jest. Będzie... No. To będzie RTS, czy taki coś w stylu XCOM? Zapowiedzieli, znaczy ja mam to napisane, że to będzie real-time strategy game, więc spodziewam się, że to będzie raczej strategia czasu rzeczywistego. Gameplayu nie pokazali chyba.
Były jakieś takie króciutkie fragmenciki. Było. No, a jest, faktycznie. Rzutu izometrycznego, ale to tam było dosłownie 2-3 sekundy. Natomiast, no wiesz, no dzisiaj te strategie czasu rzeczywistego są takim trochę martwym gatunkiem. Trochę próbowało to wskrzesić Halo Wars, które uwielbiam, ale koniec końców to jakoś też się specjalnie nie sprzedało za dobrze. Również StarCraft umarł jakąś i tak nie zanosi się, no a Command Conquer to już lepiej nie mówi, co tam się dzieje. Ja powiem ci, zagrywałem się swego czasu w Tropico na PS4. Tropico? No, ale bardzo fajna gierka. No, ale to Tropico to było takie raczej, że budowałeś sobie tam swoją... No, ale to wiesz, no jakby taka strategia ekonomiczna może bardziej. No tak, ale tam... to nie czasu rzeczywistego, no to wiem o co chodzi z Tropico, ale chodzi takie właśnie te real time strategy, no to bardziej takie RTS-y, nie? To takie właśnie, że sterujesz jednostkami. No i tak jakoś, powiem ci tak, no ten trailer sobie tak obejrzałem, no tak fajnie, no ta grafika CG, no taka powiedzmy jeszcze w miarę ujdzie, ale no nie wiem, czy akurat strategia czasu rzeczywistego to jest dobry krok dla marki. Ale oni już w ogóle była przymiarka do zrobienia ATS-a w świecie tego i chyba nie wydali go nigdy. Aliens Extinction? Na PS2 chyba to miało się pojawić. Aliens Extinction? Kojarzę to, ale to był chyba Aliens vs. Predator Extinction. No teraz nie przypomnę sobie, kurczę, ale... Bo to ale chyba było... Miała być strategia jakaś i ona się chyba nigdy nie ukazała. Jak znajdę jakieś informacje, może trailerek jakiś zapomniany, to wrzucę tutaj. Nie, no wyszło. No. Wyszło. Na Xboxa wyszło. A to może. Ale ja to nie grałem, ale to też jakoś ja nie też, było też super jakieś. Raczej tam nie zdobyło to jakiś specjalnie wysokich. Wspomniałeś Aliens vs Predator, a mi to zupełnie z głowy wyleciało. No bo to jest Aliens vs Predator, nie? Aliens vs Predator. Druga gra, w którą wsiąknąłem z tego uniwersum, to Aliens vs Predator, właśnie na PS3. Na PC-cie grałem tylko chwilę, bo jak to wyszło, to ja wtedy jeszcze nie miałem takiego PC-ta, który by mi pociągnął to wtedy. Też ta wersja nie była za bardzo lubiana, bo to była trzecia część, o tym ci chodzi. Tam była taka fajna animacja, jak Predator głowę urywał, nie? Tak. No mnie się to właśnie, tym mnie to kupiło. Nie? Ale gra nie była jakoś za bardzo. Znaczy, była bardzo krótka, nie? Tam bardzo szybko te poziomy. No ja tam się dobrze bawiłem przy niej. No, no dobra, Teraz ja może wtrącę, bo skoro powiedziałeś właśnie o Alien Izolacji, to taka niespodzianka, o której chyba nikt nie pamiętał, ja na pewno. Routine pojawiło się, które było 10 lat temu pierwszy raz pokazane. I teraz wszyscy robią po prezentacji tego, to wszyscy właśnie szukają odwołań i porównań z Alien Isolation właśnie. Pamiętałeś o tej grze w ogóle? Szczerze mówiąc, ja ją kojarzyłem, że ona kiedyś tam wychodziła, ale wiesz, to było tak dawno temu, że raczej już skreśliłem tą grę, ale to jest trochę też tak, wiesz co, że oni wracają do tych gier, o których już wszyscy zapomnieli i nagle się okazuje, że gdzieś tam wygrzebali, natomiast to Routine, nie wiem czy akurat, znaczy Alien Isolation, myślę, że tutaj ten klimat takich lat 80. Świetnie tutaj przebija i to jest spoko. Bardzo fajnie, natomiast mi bardziej na początku to ja myślałem, że to jest ta rosyjska gra, jak to się nazywało? Atomic Heart. Atomic Heart, tak. Na początku myślałem, że to jest to. Natomiast wiesz co, no jest tutaj pewna rzecz, która właśnie mnie ciekawi, to właśnie ten klimat tych lat 80. Widać, że to się dzieje chyba gdzieś w jakiś rosyjskich bunkrach, tak mi się wydaje. To się dzieje na opuszczonej, też zrobiłem już materiał o tym u siebie, na opuszczonej bazie na Księżycu. Ale rosyjskiej. Wiesz co, nie wiem. Akurat nic tam nie było. Chociaż ta broń, czy ten, nie wiem, ten monitorek, co on nosi, to się nazywa CAT od Cosmonaut Assistance Tool. Znaczy, dla mnie to wygląda, to tak bardziej z rosyjska brzmi. Tak, mi się zdaje, że to będzie się działo w jakiejś rosyjskiej bazie, bo takie scena, kiedy kamera idzie przez
tunel i tam widać w tle właśnie taką błazerię czarną, pioną, to jest bardzo takie rosyjskie, nie? Takie Rosjanie robili takie wnętrza. No to tak w obecnych czasach to tak ryzykowne, kurczę, taki temat już wrzucać. No wiesz, ale faktycznie zapowiada się to ciekawie, muszę przyznać, że tak. No ale troszkę też nie za wiele nam pokazali z tego, więc też ciężko powiedzieć, co tam będzie. Nie? No taki symulator chodzenia się trochę wydaje. No możliwe, to, możliwe, że to będzie symulator chodzenia. To musi być amator. Ja na przykład, mnie się podobają przez takie gry, podobają mi się przez, nie wiem, 2-3 godzinki, a potem jak nie ma jakichś ciekawych mechanizmów, to się niestety nudzę takimi grami. No kolejną grą był Callisto Protocol, to żeśmy widzieli wcześniej, aczkolwiek pokazali troszkę dłuższy trailer, tak jak wspomniał Jeff, że bardziej krwawy niż to, co żeśmy brutalniejszy. Natomiast no, ci co nie wiedzą, jest to gra robiona przez ludzi, którzy pracowali wcześniej przy Dead Space'ie. I w zasadzie jest to taki trochę rip-off Dead Space'a, ja to tak uważam, że tutaj wiele broni, wiele pomysłów, które znaleźliśmy, były w Dead Space'ie, zostały po prostu tutaj przeniesione żywcem wręcz. Natomiast gra się ciekawie zapowiada, nie? No jak najbardziej, to w ogóle też mała prywata, jakbyście chcieli troszeczkę więcej dowiedzieć się o grze, to zapraszamy na Granalizę, tam wrzuciłem materiał z wszystkimi informacjami, jakie udało mi się wygrzebać na temat tej gry, łącznie z zarysem fabuły, więc sporo ciekawych rzeczy tam przemyciłem. Zgadzam się z Krzyśkiem, zgadzam się z tobą. Uważam to za taki rip-off Dead Space'a, aczkolwiek z racji tego, że to co robią oryginalni twórcy Dead Space'a, no ciężko powiedzieć, że to jest rip-off, bo oni kopiują sami siebie, więc ja to bym rozpatrywał bardziej w perspektywie takiego rozszerzenia swoich idei, może w ten sposób. Aczkolwiek no nie da się tutaj nie zauważyć, kurczę, wspólnych elementów, które no niestety to właśnie sprawia, że gryzy, moja opinia o tej grze taka jest dwubiegunowa. Jest z jednej strony dostajemy, kurczę, odgrzewany kotlet z ładniejszą grafiką i troszeczkę urozmaiconymi jakimiś mechanikami, mam nadzieję przynajmniej. A z drugiej strony, kurczę, dostajemy naprawdę fajnie zapowiadającą się grę w klimacie, który ja przynajmniej bardzo lubię, bo Dead Space'a bardzo lubię. I tutaj no mam mieszane uczucia, no naprawdę twórcy mnie rozwalili tym określeniem, że to jest ta gra słynne 4A, jak nie wiem, co to oznacza to 4A, nie? Więc to ma być lepsze niż co? Niż Wiedźmin? To ma być lepsze niż no nie wiem, no niż Dead Space? Dead Space było przecież 3A, nie? Więc co ta czwarta literka oznacza takiego zarąbistego? Bo w chwili obecnej to jest to rip-off Dead Space'a i nic więcej, nie? Z ładniejszą grafiką i tyle. Ja tutaj chciałem się... No? No nie, no spoko, kontynuuj. Ja chciałem się tu odnieść, bo wiele ludzi, jak robiłem streama, powiedziało, no że dlaczego się doczepiam, bo to robią ci sami ludzie, więc to nie jest żadne usprawiedliwienie, że robią ci sami ludzie, więc to ma wyglądać tak samo, tak? Kreatywność polega na tym, że można zrobić coś innego i wielu innych deweloperów odchodziło z innych marek, które pracowali przy jakiejś tam grze i robili zupełnie inne rzeczy i robili fajne rzeczy. Natomiast no tutaj ja uważam, że wiesz, jeżeli pracowałeś przy Dead Space'ie, odchodzisz do innej firmy i robisz rip-off Dead Space'a, no to coś jest nie tak, no to albo im brakuje pomysłów, albo po prostu, wiesz, no to jest takie trochę, chcą jechać trochę na kanwie popularności Dead Space'a, bo przecież remake Dead Space'a też powstaje, tak? I też mi się zdaje, że nieprzypadkowo tutaj to gdzieś koło tego remake'u Dead Space'a gdzieś się pojawiło. To znaczy tak, no po części mogę się zgodzić z tym twoim zarzutem, że to jest takie słabe w sumie w gruncie rzeczy to, że zamiast stworzyć coś kolejnego przełomowego, to robią kalkę ulepszoną. Ale z drugiej strony, nie wiem, no ja mam nadzieję, mówię, ta ich zapowiedź, to mi tak strasznie burzy ten obraz tej gry i też trochę wkurzyło takim buńczucznym podejściem tych twórców, nie? Bo ja rozumiem, jakby oni naprawdę pokazali, tak jak ty mówisz, jakieś nowe IP, które miałoby być przełomem samym w sobie, nie? A oni tu pokazują kalkę i mówią, że to będzie 4A, nie? Gdzie naprawdę no, nikt chyba na tym świecie teraz nie wie, co oznacza to 4A, nie? I to takie, kurde, no boję się, znaczy tak, ja naprawdę pokładam duże nadzieje w tej grze, bo no, mówię, Dead Space'a uwielbiam, ale jak się okaże jakimś fuck-upem albo takim średniakiem, no to kurczę,
Znaczy, czarny PR sobie robią teraz, nie? Takim buńczucznym podejściem. Ja akurat nie uważam, że to będzie jakiś fuck up, czy to będzie zła gra, ale pamiętajmy, że to jest jednak nowe IP, IP, które nie jest zupełnie znane, więc też nie spodziewam się, że sprzeda się w super ilości egzemplarzy. Na pewno nie sprzeda się lepiej niż Dead Space, bo Dead Space to marka, która ma już ugruntowaną jakby swoją tam gdzieś tam na rynku growym spuściznę i gracze znają ten tytuł. Natomiast to jest tytuł, który jest zupełnie nowy, tak? I faktycznie grając w to, nie trzeba być świadomym, że większość recenzji będzie się opierała na podobieństwach do Dead Space'a, no bo się tego nie da uniknąć. A z tego co widzę, z Dead Space'em raczej to przegra, bo to nie jest Dead Space. I to jest wiesz, może to być lepsze, ale to nie jest Dead Space, tak? I wiesz, porównywanie tego, to jest trochę tak, jakby ktoś, wiesz, zrobił taką grę, zrobiłem z otwartym światem, gdzie chodzi się takim typem, co ma dwa miecze i zabija się potwory i są zamki, no i nazwałem to, wiesz, przygoda w lesie, nie? I wiesz, no kurde, no dobra, no okej, nie? Ale siłą rzeczy to jest taka sama gra jak Wiedźmin, więc nie musi to być porównywane, tak? No, nie uniknie się tego. A w porównywaniach zawsze nowe IP wypada gorzej niż IP, które znamy i to tutaj nie będzie inaczej w mojej opinii. Znaczy, słuchaj, no to tak. Moim zdaniem, mówię, jeżeli nie przesadzą z PR-em i będą naprawdę jakoś tak sensownie to reklamować, opisywać, przedstawiać, no to ma to szansę się sprzedać. No teraz wiesz, no głośno się zrobiło o tej grze w momencie jak tam twórcy Dead Space, nie? Znaczy tak, to, że to jest rip-off Dead Space'a w cudzysłowie, to jest i dobrze i źle, nie? Bo ludzie, zależy też, nie wiem, Dead Space wychodzi dopiero w przyszłym roku, nie? Ten remake. No coś tak tego, roku. Tak. A to ma chyba w grudniu być, nie? Okay. Chyba. 2 grudnia. No. Więc jakby to się ukazało po Dead Space'ie, to może by miało jakiś taki boost sprzedażowy, nie? Bo ludzie by pograli w Dead Space'a, to by szukali czegoś innego. Teraz jak przed Dead Space'em wyjdzie? Nie wiem, no kurczę, ja naprawdę duże mam... Nie no, ja też chętnie zagram, nie? To też nie jest tak, że ja tą grę jakoś skreślam, no bo nie skreślam, no też chętnie z nią zagram, tylko mówię, że odnoszę się do tego, co mówisz, że są takie, wiesz, buńczucze zapowiedzi, że to jest 4A, to jest tak naprawdę kopia innej gry, nad którą pracowali, tak? Więc do czego się to odnosi? Na pewno w tym 4A nie zawiera się słowo kreatywność, bo to jest po prostu to samo, tak? Nawet, no wiesz, dokładnie. No nawet to... celownik do broni jest identyczny jak plazma katerze. No to o czym my tu mówimy? No to nie mogliś wymyślić swojego celownika do broni? Musi to wyglądać jak plazma kater? No Chryste Panie, no, nie? No tak. No to jest... Mówię, no ja jestem bardzo ciekawy. No, na pewno to będzie dobra gra, ale czy przełomowa, to się okaże, nie? Zobaczymy. Pokazano też pierwszy gameplay z Call of Duty Modern Warfare. Ja ogólnie się jaram, znaczy tym, co robi Infinity Ward, bo to, co wyszło ostatnio, czyli Vanguard, to tym się nie jaram, ale Modern Warfare to jest taka marka, która również jest bardzo od dawna w na naszych komputerach i konsolach. Pokazano ten poziom, który się nazywa Dark Water, czyli atak chyba na, tak mi się wydaje, że jest to na platformę wiertniczą. No powiem ci ja tak, miałem, no. Ja miałem straszne uczucie TGW, że tak powiem, jak widziałem i pierwszy zwiastun. I pierwszy zwiastun i ten gameplay. Sorry, że ci wciąłem. Nie, spoko. Znaczy no, to jest remake, więc podejrzewam, że część, znaczy ten pierwszy Modern Warfare niby, że był remake'iem, czy tam w zasadzie nie remake'iem, to był jakby jakby odnowienie całej historii. Rebootem historii. I tam za wiele nie było wspólnych elementów. Natomiast tutaj no mamy już jakby troszkę pokazane, że te wspólne elementy będą, bo ten poziom był chyba w oryginalnym Modern Warfare 2 o ataku na tą właśnie. Nie? Dobrze pamiętam. Jest, nawet też tutaj po raz kolejny ten wrzuciłem do siebie takie szybkie porównanie. Różnią się te. Znaczy no, setting jest podobny. Się różnią, nie? Trochę, tak. Ale no różnią się. No i widać, kurczę, ten postęp graficzny. To w ogóle ma być jakiś nowy silnik chyba. Czy to jest ten sam, co w Vanguardzie? Nie mogłem tego znaleźć. Mi to wygląda na ten sam silnik. Raczej wiesz co, oni nie są skorzy do zmiany często silników, jeżeli chodzi o Activision ogólnie i tam...
W notce prasowej chyba się pojawiła informacja, że tam jest jakiś zunifikowany nowy silnik, Ale który to jest... służy do singla i do Warzona, nie? To jest to w zasadzie silnik chyba z pierwszego Modern Warfare, tak mi wygląda, albo z Black Opsa, tego Cold War. To oni tam dodają, że to jest nowa wersja silnika i tam wiesz, no tak jak był ten IW, nie? Ten Infinity Ward silnik, to tam chyba do 9 wersji doszli, a to cały czas był ten jeden silnik, nie? Tylko że ulepszany oczywiście. Natomiast no tutaj powiem ci tak, no to jest Call of Duty. No, jeżeli grałeś w jakąkolwiek grę, no to kupując jakąkolwiek inną grę z Call of Duty, no to wiesz czego się spodziewać, tak? Natomiast no jest tutaj, wydaje mi się, jedna z takich najfajniejszych historii, bo mamy i kapitana Price'a, który jest jedną chyba z najbardziej rozpoznawalnych postaci w serii Call of Duty. No i to są te nowe, no Vanguard nie pyknął, no nie da się ukryć, że Vanguard nie pyknął, druga wojna światowa już jest tak, wiesz, wydymana ze wszystkich stron, że już naprawdę ciężko wymyśleć im coś nowego, chociaż mogliby, bo nie wiem, front na przykład, nie wiem, w Polsce mogłoby się dziać i tak dalej, ale nikt nie chce grać w grę, w której nie ma dzielnych amerykańskich chłopców, to jest oczywiste. I tutaj te nowe konflikty pozwalają troszkę rozwinąć skrzydła i stworzyć coś, czego nie było, no bo niestety te historyczne walki no muszą opierać się chcąc nie chcąc na frontach i na jakichś tam wydarzeniach, które znamy i które w Call of Duty były już od dawna ciśnięte, natomiast no tutaj mamy coś, wiesz, sam ten konflikt, że jest nowoczesny, nie musi się dziać. Może to być całkowicie jakby wytwór wyobraźni, to jest spoko według mnie. Nie pamiętam, jaka to jest, czy było poruszone w zapowiedzi jakieś informacje a propos fabuły tutaj, nie? Bo to się dzieje oczywiście przed tą starą trylogią. Soap się pojawia. No ja akurat Soapa bardzo lubię i no oczywiście Price'a tak samo. Ale tak. Czekam na grę, no bo Call of Duty to jednak u mnie to jest taki stały punkt programu co roku w mojej bibliotece. To co pokazali, no mówię, uczucie terzewe jest straszne i ładnie to wygląda. To nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na tą wodę, jak leciała z tych. Bardzo fajnie to zrobione. Nie wiem, czy oni to jakiś specjalny ten silnik do tego wykorzystają, czy to, nie wiem, czy to po prostu jest zanimowane, skryptowane, ale ładnie to wygląda. No nie, zobaczymy, jak będzie reszta wyglądać, bo to z Call of Duty to jest jednak, wiesz, roller coaster i tam dzieją się cuda na kiju takie, że no Michael Bay by się nie powstydził takich scen. I na pewno będę grał w to. No. Nie jestem jakiś super entuzjastyczny a propos tej gry, bo to kolejne Call of Duty co roku dostajemy, które jest efektowne, przyjemne w przejściu, dostarcza jakieś tam adrenalinki i tyle, nie? No, już dawno się nie wsiąknąłem w żaden multiplayer, więc nie wiem, czy tutaj też się to powiedzie, no, ale takie 7 na 10, no. Jedną z niespodzianek Summer Game Festu, przynajmniej dla mnie, było wskrzeszenie marki Flashback, niesłusznie nazwanej Flashback 2 tak naprawdę, bo Flashback 2 nazywał się Fade to Black, natomiast no tutaj chyba odnosiło się do tego, że to jest taki pokaz tej gry w stylu właśnie pierwszego Flashbacka, czyli z boku. Flashback jeszcze doczekał się remake'u po drodze, który był totalnym krapem i jakoś specjalnie graczom się nie spodobało. Druga część Flashbacka jest ryzykowna, po części dlatego, że wielu młodych graczy w ogóle nie wie, co to jest Flashback. I gra wygląda tak, znaczy z tego, co tu widzimy, no spoko, tak, ale czy przejście właśnie na 3D jest prawidłową drogą, ciężko mi powiedzieć. Natomiast no jest tutaj myląca przede wszystkim ta nazwa. Nie wiem, czy grałeś w ogóle kiedyś we Flashbacka? Nie ominęła całkowicie ta seria, mnie ominęła, no. Ale jak widziałem ten zwiastun, to mi to się skojarzyło. Epic wydał taką grę na Xboxa 360, teraz sobie nie mogę przypomnieć tytułu. No wiem, o co chodzi, takim komandosem się biegał w prawo, tak, nie? Tak. I najpierw myślałem, że zrobili to, ale mówię, kurczę, przecież to nie ma 30 lat, nie? Ale no mówię, nie gra Flashbacka, więc no tutaj nie mam zdania. No dobra, to może tutaj... Jedyne co mogę rzucić, to po prostu, no to będzie 3D, ale rzucie z boku, więc... Może jeżeli taki był oryginał 2D, no to będzie takie, wiesz,
No oryginał był totalnie współczesne. 2D, nie? To jeszcze no, lata 90. Także, no, także... no to może taki jest hołd do oryginału i nie wiem, nie mam zdania a propos tej gry. Bo no ja chętnie zagram. No, ja chętnie zagram, chociaż po to, żeby sprawdzić, bo lubię markę, wyrosłem na niej, także zobaczymy. Kolejną grą, która w zasadzie już myślałem, że dawno umarła, jest Witchfire od naszego polskiego studia The Astronauts. Ja powiem tak, ja nie przepadam za tymi grami w stylu właśnie, tak jak prezentuje to Witchfire, czyli mnóstwa przeciwników, którzy na ciebie napierają, to jest taki trochę jak, wiesz, kiedyś był Painkiller. Natomiast tutaj widziałem duży wpływ chociażby Bulletstorma, gdzie bardzo podobnie to wyglądało. Zresztą też robione przez tych samych ludzi tak naprawdę. Szczerze mówiąc, no Witchfire to już powstaje od lat. Czy tam pierwsze trailery pojawiły się lata temu. Ja myślałem, że to umarło. Nawet zrobiłem taki materiał o grach, które nigdy nie zagramy. No i okazało się, że jednak zagramy. Że jednak wyszło. No do mnie ten klimat raczej tak nie za bardzo przemawia. Taka trochę generyczna strzelanka, tak jak na to patrzę. Aha, wiesz co, no, dla mnie to jest, to Witchfire to jest zbiór wszystkich gier, które do tej pory zrobili właśnie astronauci, Adrian Chmielarz i jego zespół. Bo tak jak mówisz, widać tutaj Bulletstorma, widać tutaj Painkillera. No Ethana Cartera, no to może ze względu na grafikę jakoś taką, bo to jest dosyć ładna grafika, nie ma co się oszukiwać. To nie jest jakiś next gen taki, że ola boga, ale ładnie to wygląda, nie? I tak rzuciłem sobie okiem na historię materiałów, które astronauci opublikowali i powiem szczerze, że widać kurczę ewolucję, nie? Tak zastanawiam się, czy też nie zrobić czegoś o tym, chociaż to będzie trochę trudno, bo to są... Te materiały są takie dosyć ograniczone i ciężko je ze sobą zestawić tak jeden do jednego. Ale widać ładny progres. I ta gra jest w produkcji chyba od 2017 roku. Przynajmniej pierwsze materiały, które się pojawiły, to były z tego roku. No, w końcu się doczekamy. Mnie to najbardziej zalatuje, powiem ci, Souls-like'iem jakimś. Zresztą oni chyba mówią, że tam był Chmielarz, chyba się w ogóle jara Soulsami. I tym, jak to się nazywa, Destiny. I to taki, kurczę, mariaż tego wyjdzie trochę. Nie wiem, czy to będzie do końca gra dla mnie. Sprawdzę na pewno. Ale no mówię, no na razie to takie mam umiarkowaną chęć, wiesz, rzucenia się na tą grę. Nie? Jak mi się trafi, to chętnie zagram, ale... Bez szału. No mówię, bez szału, nie? Mhm. Ale no wygląda bardzo poprawnie. No, teraz mieliśmy, słuchaj, takie... zestaw gier, o których mi się nawet za bardzo nie chce rozprawiać, bo nie są to za dobre tytuły. Outriders, które myślałem, że już umarło, a oni robią jakiś dodatek, nie wiem, czy ktoś jeszcze w to gra. Jeżeli coś chcesz o którejś grze powiedzieć, to mi przerwij. Freefall, nie grałem w to, nie wiem, co to w ogóle jest. Stormgate, który wygląda strasznie biednie, jak jakaś gra z PlayStation 3. Highwater, no. Poczekaj. Przerwę, ktoś wbił tutaj. Ja. Ale wiesz co, musisz wyjść, bo nagrywamy materiał do tego. Wychodzę już. Dzięki. Albo po prostu się wycisz, no dobra. Stormgate, która wygląda jak jakieś gra z PlayStation 3. Highwater, gra o facecie w łódce. Goat Simulator 3, no to dobra gra dla youtuberów. Midnight Suns, o którym tak naprawdę... A Goat Simulator, to akurat to bym chciał poświęcić. No tak, to gra dla youtuberów jest właśnie. Ale wiesz co, słuchaj, no... Mnie to w ogóle rozwaliło to, że oni, wiesz, zrobili... Tutaj oni znowu, tu autentyczny, zrobili rip-off trailera Dead Island 2. I kurczę, zapomniałem sprawdzić, tu biję się w pierś, ale nie wiem, czy to jest ten sam wydawca, czy nie, ale jeżeli tak, to nie wiem, czy to można poczytywać jako potwierdzenie tego, że nie zapomnieli o Dead Island 2 i robią i niedługo nam pokażą, czy to po prostu, wiesz, easter egg jakiś. Znaczy Dead Island 2 to wyszło, to chyba o trójkę ci chodzi. Dead Island 2 nie zrobili, to Riptide wyszedł, to był taki standalone dodatek, bym powiedział. Znaczy, no i potem tak, jeszcze... no Riptide mi chodzi, no. No to nie była dwójka. To dwójkę to oni robili. To potem, to już po tym, jak Techland sprzedał prawa do IP, to ktoś tam robił i to w ogóle, wiesz, w 2014 roku pokazali ten zwiastun chyba i od tamtego czasu nic nie słychać o tym. Więc dupa blada, nie?
I tutaj nagle, wiesz, pojawia się... Zresztą ten Jeff tak fajnie zapowiedział, że o, dawno nie widziana, dawno nie słyszana, no, stara jakaś marka odkurzona pojawia się po tylu latach. No wiesz, ja pierwsze tam mówię, o kurde, Dead Island w końcu pokazują, nieźle, nie? A to kurde, jakieś kozy. W jedynkę grałem, ale to tam... No, to jest taka gra, wiesz, ona się fajnie sprawdza na streamach, bo jest taka totalnie jakby, wiesz, podjechana. Bekowa nie? Jest. Tak, tak. Natomiast no, ogólnie... Bekowa gra. Ogólnie to takie tam. No dobra, trochę przyspieszmy z tym, co my tam dalej jeszcze mieliśmy. Midnight Suns, czyli kolejna gra Marvela, o której tak nie za wiele tutaj z tego trailera można było wywnioskować. No, trailer był CG, oni to będzie... w ogóle rozgrywki nie pokazali. Tak, chyba no do tej pory. No. W ogóle gra to ona wychodzi w tym roku chyba. Z tego co kojarzę. I do tej pory nie pokazali jeszcze żadnej rozgrywki z niej, więc... Znaczy no, robi to Firaxis. Firaxis to jest firma, którą założył Sid Meier, także jest to zasłużona firma, jeżeli chodzi o gry strategiczne. I to ma być troszkę w stylu XCOM-a podobno, także na pewno rozgrywka będzie, tak mi się wydaje, przynajmniej jeżeli chodzi o samą strategiczną rozgrywkę na wysokim poziomie, bo Sid Meier jest ogólnie perfekcjonistą, jeżeli chodzi o swoje gry, także tu możemy się spodziewać, myślę, no zobaczymy, czy to w ogóle pyknie, tak, czy to się sprzeda, jeżeli to będzie faktycznie turówka z postaciami Marvela, czy to pyknie, nie? No, rzadko która turówka do mnie trafia, w XCOM-a pograłem nawet, chociaż nie udało mi się przejść, znaczy nie udało, no jakoś znudziłem się w końcu. A tutaj, no mówię, będę czekał na to, jak pokażę jakiś gameplay, dopiero ocenię, bo na razie to nie wiem, czego się spodziewać zupełnie. No ja to bym chciał teraz poświęcić chwilkę Jakubowi Dzwinelowi, tak przynajmniej ma, no, nie wiem czy dobrze to wymawiam, Dzwinel, który samotnie robi grę, którą pokazano na również Summer Game Festie, nazywa się to Midnight Fight Express. No i powiem ci tak, no gra jak gra, ale to, że to robi samotnie ten chłopak, to jest dla mnie po prostu niesamowite, w ogóle niesamowita rzecz, która zasługuje na wysokie uznanie, na najwyższe uznanie. I powiem ci... Zobacz, co? No zobacz, jak to wygląda teraz. Nie, no nie wygląda to jakoś źle, nie? No wiesz, jeżeli bardzo myślisz dobrze o tym, że to robi jedna osoba, to myślę, że też będę osobą, która będzie promowała tą grę właśnie przez to chociażby, że robi to jeden człowiek, który się zawziął i robi, nie? I robi to, widać, że ta gra wygląda, no, fajnie, no, kurde, no tyle mogę powiedzieć, że wygląda fajnie. Prawda, naprawdę bardzo zacnie wygląda i to nie jest taka kolejna jakaś tam popieldółka typu top-down shooter, czy tam twin-stick shooter, tylko kurczę, ma jakiś naprawdę oryginalny pomysł na siebie. Podobno gra się pokaże w sierpniu tego roku już. A nie wiem, czy demo chyba demo jest dostępne. Tak, chyba demo jest, tak, masz rację, ja demo nie sprawdzam. A to sobie dzisiaj, okay, sobie dzisiaj ściągnę i wrzucę materiał, jak będzie. Ja ogólnie demo nigdy nie sprawdzam, bo nie chcę sobie psuć nigdy niespodzianki, ale kibicujemy, Jakub, dawaj, dalej no, ciśniesz i będzie dobrze. Liczymy będzie na ciebie. Naprawdę fajnie się zapowiada i oby gra odniosła sukces. No tak patrzę jeszcze, bo teraz mamy przegląd gier z postaciami, które mają krowie oczy. To tutaj nie wiem, czy coś cię w ogóle zainteresowało z tego. Nie, te chińskie bajki nie, to jednak... Nie, no dobra. Mieliśmy Metal Hellsinger, który wyglądał jak Rip of Witchfire, tylko z gorszą oprawą. Też jakoś a ja to... grałem w niego, bo jest teraz dostępne. Nie wiem, czy to ze względu na Summer Game Fest, czy po prostu, ale jest dostępne demo na Steamie. Ja ogólnie jestem fanem metalu, więc no z racji tego zainteresowałem. Zainteresowałem się grą, a tym bardziej, że tam jeden z moich ulubionych wokalistów będzie występował. Co prawda w demie jego piosenki nie ma, mowa o Sergiu Tankianie z System of a Down. W demie nie ma jego piosenki, ale warto sprawdzić demko, bo to jest, kurczę, gra niezależna, która no niestety nie powala oprawą. Jest płynna, ładnie działa, jest bardzo stabilna, ale jak to się mówi, design postaci jest taki
budżetowe, bym to powiedział. O. No tak, nie jest jakiś taki. Na mnie, ta gra na nie jest. No bo to jest budżetowa gra, ale jest naprawdę przyjemna. To jest taki. Jak ktoś lubi gry rytmiczne, no to jest naprawdę oryginalne podejście do takiego stylu gry. Bo to jest shooter, owszem, ale bardziej to jest gra rytmiczna, bo strzelając w rytm, nabijasz sobie tam te wszystkie kombosy, jakieś tam, wiesz, paski, żeby dodatkowy atak zadać i tak dalej. Naprawdę dobra gierka jest. Jakby to miało wielki budżet, to powiem ci, że naprawdę coś fajnego mogłoby z tego wyjść. A z tego też pewnie wyjdzie, bo mówię, zagrałem w demo, tam demo zajmuje, nie wiem, z pół godziny przejście. Więc jeżeli macie chęć, to sobie sprawdźcie, bo to jest darmowe, możecie sobie bez problemu to pobrać. A naprawdę gierka robi. Jeżeli ktoś lubi metal, to nie powinien się zawieść. Dobra. Naprawdę spoko. Takie musimy. 7 na 10. Był jeszcze Saint Row. Ja powiem tak, ja nie jestem wielkim fanem Saint Row. Mnie ogólnie irytuje ta gra. I pamiętam, że kończyłem czwartą część i tak się umęczyłem przy niej okrutnie. Trailer spowodowało mnie tylko, jeżeli chodzi o to, tak, wzruszenie ramionami. No, ja nie przypadam, tak? Nie jest to tytuł, który do mnie trafia. A nie wiem, jak ty się tam na to zapatrujesz akurat. Lubię się pobawić w nim, ale to jest taki bardzo specyficzny, nie? Jeżeli nie przegną z jakimiś broniami typu dwumetrowe dildo, to będzie spoko, nie? Bo to jednak taki głupawy klimat, nie pamiętam, czy to była trójka, czy czwórka taka była. Trójka to była taka w Matrixie, gdzie się działo, nie? Czwórka znaczy. No to on tam latał, biegał tak szybko. Kurde, nie pamiętam, bo powiem ci, że ta trójka i czwórka to mi się strasznie zlały, nie? Nie skończyłem żadnej, grałem w każdą, ale strasznie mi się zlały. Takie, to jest specyficzne, nie? Takie. Nie wiem, czy to jest gra, w którą będę się zagrywał. No, sprawdzę, ale zobaczymy. Dalej mamy moje ulubione przynajmniej, Bloober Team, które pokazało Liar of Fear. Wiele osób się spodziewało, że będzie Silent Hill. Wiele osób się czeka na tego Silent Hilla od Bloobera, który by potwierdził, czy robi, czy nie. Pokazano Liars of Fear. Nie wiem, czy to jest trzecia część, czy to jest remake części pierwszej, bo kilka scen wygląda jak żywcem przeniesiona z części pierwszej. Ja powiem tak, ja ogólnie lubię symulatory chodzenia od Bloobera. Nie wszystkie, bo Liars of Fear na przykład 2 uważam za kiepski tytuł, natomiast Observer i pierwsze Liars of Fear są absolutnie fantastyczne. No wygląda to świetnie, bo już mamy silnik Unreala, a studio, gdy wydawało pierwszego Liars of Fear, naprawdę wycisnęło z Unity 7 poty. Więc spodziewam się, że oni tutaj też z tego Unreal Engine wyciągną masę, żeby, znaczy też zaciągną, oprawa będzie po prostu robiła wrażenie. Jak ogólnie się zapatrujesz na symulatory chodzenia, tak? Jak to się mówi? No to tak jak mówię, no symulatory chodzenia są fajne dla mnie do czasu, dopóki mnie nie znudzą, nie? Jeżeli nie ma jakichś tam fajnych mechanik, które co jakiś czas się pojawiają, no to to ja się nudzę, nie? To jest, wiesz, za horrorami średnio przepadam, powiem szczerze. No to są specyficzne gry, nie? Tak, to przyznać. I że na przykład Medium od Blooberów świetne jest, nie? To jest jedna z lepszych gier. Tam miała tam trochę drewniane jakieś tam animacje i tak dalej, ale mimo wszystko bardzo ładnie wyglądała. A tutaj nie grałem chyba w żadną część, powiem szczerze. Mam chyba jedynkę, ale nie odpalałem jej chyba nawet nigdy. Więc no nie mam oczekiwań co do tej gry. Wygląda ładnie, dla samej grafiki chce mi się ją sprawdzić i mam nadzieję, że to nie będzie właśnie taki nudny symulator chodzenia. I tyle. No, na pewno zagram i kibicuję oczywiście, bo Polacy. Ja mówię, tylko dodam, że no, dla mnie to wygląda troszkę jak remake części pierwszej i części drugiej wraz z tym dodatkiem Inheritance, chyba to się nazywało, dziedzictwo, jak dobrze pamiętam. Aczkolwiek no, może to być trzecia część, no ciężko na razie powiedzieć, co Bloober Team planuje, aczkolwiek również kibicuje. Pokazano też Gotham Knights, które zaczyna troszkę już za bardzo walić tymi materiałami na lewo i prawo i to też nie jest dobre, bo już zaczynamy mieć przesyt, no to na pewno zagram, jako wielki fan Batmana od Rocksteady, do mnie to przemawia, fajnie to wygląda.
To prawda, nie ma Batmana, nie wiadomo, czy Batman chyba nie żyje, bo Nightwing nawet w którymś momencie stoi nad grobem Bruce'a Wayne'a. Natomiast, no, powiem szczerze, że no jest to taki trochę Batman od Rocksteady na sterydach, nie? Tak bym to nazwał. To multiplayerowe jest w ogóle chyba. Tak, nie? No chyba to będzie tak, że będzie mogło kilka osób naraz grać, nie? Co też powiem, przyznam szczerze, że ten multiplayer trochę do mnie nie przemawia, bo wolałbym jednak singla, ale mam nadzieję, że tam singiel będzie w tym jakiś. Gorszy, lepszy, ale żeby jednak był. Natomiast no jeżeli to będzie tak faktycznie, że to będzie drużyna czterech postaci, które będą sobie w stylu, nie wiem, Avengers, no to nie wiem, czy poświęcę temu więcej uwagi. Natomiast no chciałbym, żeby to był jakiś silny singiel, nie? Ja na przykład tego Batmana ostatniego to uwielbiam. Jedna z lepszych gier. Naprawdę, z poprzedniej generacji. I to kurczę na Unrealu trójce śmigało, a wyglądało tak, że zawstydza niektóre z czwórki do tej pory. Mhm. Tak jak też mi ten multiplayerowy koncept średnio podchodzi. Nie mam jakichś mega oczekiwań co do tej gry, tylko dlatego, żeby się nie zawieść, jak już położę na niej swoje łapki, bo zagrać w nią kto chce zagrać, ale nie oczekuję niczego takiego. Nie rozumiem. No i no, taka... Nie wiadomo co na razie. Nie wiadomo co, dokładnie. Trzeba samemu zagrać, żeby móc ocenić, nie? No i na tym Summer Game Fest się skończył. Nie wiem, czy jeszcze chcesz opowiedzieć o jakiejś grze, o której ja nie powiedziałem wcześniej, bądź pominąłem, bo to też nie wszystkie te gry opowiadałem, bo niektóre takie były gry, o których nie za bardzo jak jest kupujesz, co powiedzieć. Jak kupujesz koncept tego remake'u The Last of Us? Potrzebny, niepotrzebny? Czy potrzebny, słuchaj. Tak naprawdę mamy tutaj kolejną grę, która wychodzi na trzech generacjach już, po GTA 5. Jest to w zasadzie ten sam tytuł, tylko, znaczy no tutaj akurat nie tak jak Rockstar, bo tu mamy jakby nowy silnik, tak? Natomiast... No tutaj ulepszyli, nie? Ulepszyli. To nie jest podbicie. Natomiast no troszkę mnie martwi to, że cena za tą grę wynosi 80 euro. Nowy standard. Co tak, no ale to jest gra, która już wyszła na dwóch poprzednich generacjach, więc żądanie za tego pełną sumę jest trochę, wydaje mi się, przegięciem. To nie wiem, czy widziałeś informację z wczoraj, że bo to wyjdzie w pudełku, w dwie wersje, no tak, wyjdą, podstawowa i jakaś tam limitowana, która limitka zawiera DLC-ki jakieś tam, typu skórki, bronie i takie pierdoły. No. I ona kosztowała, bo już się wyprzedała, ponad 400 zł, więc... No. Także wiesz, no ja chętnie zagram, no kurde, no The Last of Us pierwsza część mi się o wiele bardziej podobała niż część druga i chętnie sobie sprawdzę ją na nowym silniku. Natomiast wiesz, no z tych gameplay, co było pokazane, no to jest w zasadzie dokładnie to samo, tylko z ulepszoną grafiką. Tak naprawdę, gdy robiłem streama, wiele osób stwierdziło, że to jest dokładnie to samo, że tam się nic nie różni. I to jest trochę też tak, że w naszych głowach oczywiście gra z czasem ładnieje i wydaje się, że wygląda lepiej niż w rzeczywistości, no ale jak już tam porównali konkretne jakby screeny, no to widać tą różnicę. Aczkolwiek też głosy się podniosły, że jednak ten oryginał był lepszy, jeżeli chodzi o design. Wiesz co, nie wiem. Mnie bardziej się podoba ten remake, powiem szczerze, jeżeli chodzi o jakość grafiki. Druga rzecz to jest taka, że to jest na silniku dwójki, więc nie ma tam jakiegoś szału, żeby powiedzieć, że to jest next gen. Zresztą dwójka chyba nie otrzymała jakiegoś ulepszenia względem czwórki, chyba tylko klatki są podbite. Klatki, no. Dokładnie, więc... To nie wychodzi na PS4, nie? To tylko wyjdzie chyba na... Chyba na PlayStation 5 tylko się pojawi. Taki trochę skok na kasę bym powiedział, no, aczkolwiek no, miło, jak no, ktoś nie grał, zagrać, tak. Tak, no ja zagram chętnie, znaczy mam ochotę kupić sobie pełną wersję i pewnie tak się stanie, bo mam wszystkie poprzednie, nawet kolekcjonerkę mam dwójki, więc na pewno sobie kupię, bo akurat lubię serię, a mnie, dodam, że mnie się bardziej dwójka podobała niż jedynka, dużo przyjemniejsza i bardziej przystępna moim zdaniem. Jedynka była taka ślamazarna, taka kurde wolna bardzo, a tutaj to się wiesz, dużo dzieje i no lepsza była moim zdaniem pod każdym względem. No w każdym razie The Last of Us pojawi się już 2 września, dobrze pamiętam?
Tak, tak. 2 września, no to już w sumie niedługo, po wakacjach akurat będzie można sobie zagrać. No i na tym Summer Game Fest się skończył. Takie podsumowujące pytanie, która gra według ciebie była najlepsza? Czy tam, na którą grę najbardziej czekasz, może tak, z tego Summer Game Festu? Dobra, to mimo tych moich wszystkich zarzutów i niechęci, to jednak najbardziej czekam właśnie na Callisto Protocol. Uważam, że to będzie dobra gra, nie? I w sumie najciekawsza. No, na drugim miejscu powiedziałbym, że The Last of Us, bo po prostu nie pamiętam już tej gry za bardzo, a chętnie ją sobie przejdę w 60 klatach. O, to te dwie gry. No i dorzucę jeszcze na trzecim miejscu. No Koda, niech będzie, bo zawsze czekam na Call of Duty, więc mimo, no że terzewe, to jednak na Call of Duty czekam. Moja lista się pokrywa dokładnie z twoją, chyba też bym tak dokładnie rzucił, czyli Callisto Protocol, The Last of Us i faktycznie Call of Duty. Czyli bez niespodzianek ogólnie trochę, nie? Tak do przewidzenia. Nie, no mówię. Najgorszy punkt tego, że zepsuli im tą... znaczy nam też w sumie zepsuli niespodziankę z tym The Last of Us, bo każdy się spodziewał, a wyszło jak zwykle. No wiadomo. Także... No dobra. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie wspólnie, przeżycie z nami jeszcze raz całej konferencji Summer Game Fest 2022 i zapraszamy do kolejnych naszych materiałów. Żegna was Krzysztof Henryk-Michelski. I Cysu1, siemanko. Do następnego. Pozdrawiam z Energii, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.